Drodzy kochani, drodzy umiłowani, drodzy słuchacze, drodzy oglądacze, ponieważ dzisiaj jest wyjątkowy, niezwykły dzień Trzech Króli, dlatego kolejna mądrość na bardzo prozaiczny temat. Kolejna mądrość na temat związków i małżeństw i rodziny. Kochani, my jesteśmy przygotowywani do życia w rodzinie, w podstawówce i w szkole średniej. Czyli jesteśmy przygotowywani do tego, jak będzie wyglądało nasze małżeństwo na wiele, wiele, wiele lat, zanim w ten związek wstąpimy. I ponieważ jak jesteśmy małymi dziećmi, to mówi się do nas jak do małych dzieci, że należy dbać o związek, o rodzinę, miłość, miłość, uczucie, takie różne rzeczy nam się mówi. Mówi to nam się w taki sposób, jaki to dla nas jest zrozumiałe, gdy jesteśmy dziećmi. To znaczy, my wchodzimy w dorosłe życie z dziecięcą bajką, jak ma wyglądać ta rodzina. Mimo że to, co my oglądamy dookoła, to, co my widzimy w pobliżu, to, co my obserwujemy, to ta rodzina wygląda zupełnie inaczej niż te bajki, które nam opowiadają w szkole. A te bajki, które nam opowiadają w szkole, przede wszystkim są okryte moralną tajemnicą, że związek między kobietą i mężczyzną w ogromnym stopniu opiera się na seksie. I to znaczy, że my wchodząc w związek z drugą osobą, powiedzmy facet wchodzi w związek z kobietą, to sobie dobiera tę kobietę do związku na podstawie uczucia tego, jak bardzo on ją kocha. I oczywiście kobieta też sobie dobiera tego faceta na podstawie tego, jak bardzo ona jego kocha. I to znaczy, że kobieta jest gotowa dla swojego ukochanego faceta bardzo dużo poświęcić. Kobieta jest gotowa dla swojego ukochanego poświęcić chociażby czas, który ona potrafi przeznaczyć na przygotowanie kolacji. Ona potrafi godzinami siedzieć przy kolacji i przygotowywać tę kolację dla niego, że on przyjdzie i oni razem zjedzą kolację. I ten facet jak przychodzi, to on nie jest w stanie nawet docenić tego, ile czasu kobieta poświęciła na kolację. Natomiast mężczyzna oczekuje od kobiety, że kontakt z kobietą będzie dla niego przyjemny. To znaczy on oczekuje od kobiety, że ta kobieta się zaopiekuje nim, a również jego seksualnością. Czyli, że ona mu zrobi dobrze. I jeżeli kobieta facetowi robi dobrze, to facet jest przekonany, że to jest idealna partnerka życiowa. Że ta kobieta, która facetowi robi dobrze, to całe życie mu będzie robiła dobrze. Natomiast sytuacja jest zupełnie inna, bo odpowiednia kobieta do związku to jest taka, która ona przeżywa szczęście, kiedy ona przeżywa orgazm. Nie kiedy ona się stara, żeby on przeżył orgazm, tylko idealna kobieta do związku to jest taka, która uwielbia orgazm, uwielbia go, on ją doprowadza do szczytowania, która uwielbia, jak on się nią zajmuje. Ona może nawet nie bardzo w tym współuczestniczyć. Ważne jest, żeby ona pragnęła tego faceta i tego seksu z nim. I to jest, kochani, największa tajemnica udanego związku z okazji Trzech Króli. Inne tajemnice też są duże, ale ich też nie mówią w szkole. Nie jest ważne, że kobieta się tobą opiekuje i ciebie zaspokaja,
ważne jest, że ona przeżywa szczęście, radość, przyjemność, orgazm i uniesienie, jak ty ją zaspokajasz, drogi słuchaczu, drogi królu. Ważne, żeby was było trzech, nie ty jeden.